jutra. Pieniężna, a za pierwsze miejsce oprócz pucharu i nagrody pieniężnej koszulka żółta lidera wyścigu. Oczywiście za miejsce w klasyfikacji drużynowej, za pierwsze miejsce puchar i dla całej drużyny koszulki niebieskie liderów wyścigu w klasyfikacji drużynowej. Czekamy cały czas na wyniki, dopiero teraz już przyszli, przyjechali wszyscy i za jakąś chwilę otrzymamy wyniki od sędziego głównego i wtedy rozpoczniemy nagradzanie za cały wyścig. To się kameruje nawet. Julian Kot, Tarnowia, drugie miejsce Mikołaj Szulik, lubelskie Perła Polski, trzecie miejsce Kartuzji, zawodnik Kartuzji numer 11, Waliniak Konrad. Kot,
Mikołaj Szulik i Konrad Waliniak, a nagrody wręczają pani Aneta Karpiuk, przepraszam, w imieniu pani Aneta Karpiuk, Alicja Misztal, pan Ryszard Borowski i Mariusz Zając, sekretarz starostwa Zamojskiego. I następnie jest dekoracja najlepszych na etapie. Proszę, proszę. Na piątym etapie. Numer 11, Konrad Waliniak, Kartuzja. Drugie miejsce. Numer 3, kot Julian Tarnowia, Tarnowo Podgórne. Numer trzecie miejsce. Numer 24, Marcinkowski Patryk, Chrobry Głogów. Czwarte miejsce. Numer 1, Radosław Frontczak, Tarnowia, Tarnowo Podgórne. Piąte miejsce. Numer 135, to jest zawodnik Marek Kapela, KLTC Konin. I szóste miejsce, numer 33, Franciszek Kaczorowski, Lubelskie Perła Polski. Zapraszamy, a do wręczenia poproszę panią Alicję Misztal, reprezentującą starostę Krubieszowskiego Anetę Karpiuk, członkini zarządu powiatu. Poproszę pana wójta Ryszarda Borowskiego, pana dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Miasta Zamość Łukasza Gajdeckiego i pana sekretarza starostwa zamojskiego Mariusza Zająca. Jeszcze raz powtarzam. Pierwsze miejsce, numer 11, Konrad Waliniak. Drugie miejsce, numer 3, kot Julian, Tarnowia Tarnowo. Trzecie miejsce, numer 24, Patryk Marcinkowski. Czwarte miejsce, numer 1, Radosław Frontczak. Piąte miejsce, numer 135, Marek Kapela, KLTC Konin. I szóste miejsce, numer 33, Franciszek Kaczorowski, Lubelskie Perła Polski, a wręczają nagrody pani Alicja Misztal, pan Ryszard Borowski, pan Łukasz Gajdecki i pan Mariusz Zając. I rozpoczynamy uroczyste zakończenie wyścigu. Prosimy wszystkich zawodników o przybycie tutaj przed podium, przed tutaj, gdzie są ten. Bardzo proszę trenerów, żeby poprosili zawodników, bo to jest dla nich wyścig robione, a ich nie ma, a chcielibyśmy, żeby byli, żebyśmy mogli godnie zakończyć wyścig. Bardzo prosimy grupę Mostostal, grupę Tarnowi, panie trenerze, Kartuzja, Ukraina, Lubelskie Perła Polski. Gdzie jest Lubelskie Perła Polski? Nie widzimy. Chcielibyśmy zobaczyć szczególnie zawodników Lubelskie Perła Polski. Polski i Ukrainy. Jeszcze Polska nie zginęła.
bardzo i hymn Ukrainy. Przechodzili do uroczystego zakończenia, a uroczystego zakończenia wyścigu dokona przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wyścigu, wiceprezes Rady Głównej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie, pan Józef Poterucha. Drodzy zawodnicy, trenerzy, kierownicy ekip, mechanicy i również, może nielicznie, ale zgromadzona publiczność. Ci, którzy lubią kolarstwo, ci, którzy naprawdę korzystają z rowerów prawie na co dzień. Do was kieruję te słowa, a przede wszystkim chciałbym skierować słowa do wszystkich ekip. Bo 67. Międzynarodowy Wyścig Kolarski dobiegł końca. Będziemy zaraz podsumowywać wszystkie klasyfikacje. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować naszym kolegom z Ukrainy. Pomimo tej sytuacji wojennej, tej pożogi wojennej, kolarze z Ukrainy pojawili się na naszych trasach. Chciałbym tutaj na miejsce Alosza, na twoje miejsce. Alosza Sącew jest trenerem kadry narodowej Ukrainy w kolarstwie. Jednocześnie jest pracownikiem Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy. Na twoje miejsce serdeczne podziękowania, że byliście, że zmontowaliście ekipę, że razem startowaliście na naszej już kolejnej edycji wyścigu. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję Aleksandrowi Biurkowowi. Sasza, on był też motorem napędowym tego wszystkiego. Sasza Biurkow, ponad 40 lat w tym wyścigu. Kolega Włodek Dołgiew, wiceprezydent, były wiceprezydent Ukraińskiej Federacji Kolarskiej. No i tutaj mamy kolegę muzykę i koleżankę sędzinę, prawda, z Ukrainy. Muszę powiedzieć, że sędziowie spisali się pod dowództwem tutaj obecnego. Chodź, Czarek. Pod dowództwem Czarka wyśmienicie. Czarek, na twoje ręce serdeczne podziękowania za to profesjonalną robotę. Bez żadnych uwag, bez żadnych protestów. Czarku, dziękuję ci ślicznie. Dziękuję, słuchajcie państwo, 7 w sumie marszali towarzyszyło temu wyścigowi. Koledzy, serdeczne podziękowania i Jurkowi przekażcie tam do Rumunii też bardzo za tą waszą robotę tutaj wykonaną. Słuchajcie, z nami współpracuje pogotowie ratunkowe z Chrubieszowa już od wielu lat. I jest panie doktor, są koledzy. I wam serdeczne podziękowania. Byliście dyspozycyjnie, mobilni i dobrze, że nie było kontuzji poważnych. Jakieś otarcia. Dzięki serdeczne. Ja chciałbym również podziękować już tak, żeby to pomalutko zakończyć.
samorządowcom, na miejsce Mariusza, na miejsce Rysia, na miejsce kolegi dyrektora i członka zarządu powiatu, pani Misztal z Chrubieszowa, powiatu chrubieszowskiego, dzięki wam ten wyścig ma rację bytu. To dzięki waszym dobrym sercom, dzięki waszej hojności. Bo muszę wszystkim powiedzieć, że te nagrody, które dostają, są to nagrody finansowe, nagrody pieniężne. W tym roku rozdajemy 40 tysięcy złotych dla kolarzy. Także to dzięki samorządowcom może ten wyścig się odbywać i być nagradzany, na ile nas jest stać. Wacek, tobie serdeczne podziękowania. Słuchajcie, dyrektor wyścigu, komuś się wydaje, peleton przyjechał, ale Wacek zaczyna robotę już od listopada, a kończy ją w sierpniu. I naprawdę, jakbyśmy mogli brawami, bo włożył i serca, i pracę bardzo dużo. Wacław Słomkowski, wiceprezes Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie. Koleżanka Teresa jest na miejscu. Ja swoim tutaj i pracownikom, i kolegom z firmy Petero Stocze, którzy dbali o zabezpieczenie tras, o ten wystrój, o taką techniczną pracę podczas wyścigu. Nie wiem, czy jest ktoś, wy jesteście też policjantami, to na wasze ręce chciałbym dla policji. Słuchajcie, tak jak się zmobilizowała policja nasza lubelska, bo pilotem tym głównym była Komenda Wojewódzka Wydział Ruchu Drogowego z Lublina i Komenda Miejska w Zamościu oraz komendy powiatowe, przez które przebiegał wyścig. Serdecznie wam, koledzy policjanci, dziękujemy za profesjonalne zabezpieczenie trasy naszego wyścigu. Brawami podziękujmy naprawdę. Proszę państwa, na pewno mamy wyniki, na pewno zaczniemy teraz, kolega Wacław, zaczniemy dekoracje od Mistrzostw Polski Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, bo ta organizacja była głównym inicjatorem i organizatorem. I już tak, żeby zakończyć, bardzo mnie prosił prezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS, kolega Mieczysław Baszko, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, o przekazanie dla wszystkich i pozdrowień, i podziękowań, i dzięki temu też jesteśmy tutaj, bo Krajowe Zrzeszenie zabezpieczyło środki na tą, część środków na tą imprezę. W imieniu Mieczysława to państwu przekazuję. Wacław, bardzo proszę. A jest jeszcze, czekaj, zapomniałem. Jest Igor Pitgajny. Jest Igor, kiedyś były pracownik, odpowiadał za sport w mieście Tarnopol. Igor, też dziękuję bardzo. To jest ten komitet organizacyjny jeszcze nasz, wspólny ukraińsko-polski. Bardzo proszę, Wacław. Dziękuję bardzo. I podziękujmy brawami panu przewodniczącemu wyścigu, wiceprezesowi Rady Głównej, Józefowi Poteruszy za zakończenie oficjalne wyścigu, słowne zakończenie, natomiast nagrody będą zaraz wręczane, ale najpierw komunikat. Proszę państwa, prosimy oddawać numery startowe i radiotelefony tutaj przy wjeździe na rowerowni. Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Mistrzostwa Polski, Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kolarstwie czasowym, kategoria Orlik na rok 2023. Oczywiście wszystkie nagrody i medale wręczał będzie wiceprezes Rady Głównej Zrzeszenia LZS, pan Józef Poterucha. I tak, złoty medal i pierwsze miejsce ze startu wspólnego. Franciszek Kaczorowski, lubelskie Perła Polski. Srebrny medal, Mikołaj Szulik, również lubelskie Perła Polski. I brązowy medal Marek Kapela, KLTC Konin, a medal Puchar i nagrodę finansową wręcza, jak już mówiłem, wiceprezes Rady Głównej, pan Józef Poterucha. Złoty medal na piersiach Franciszka Kaczorowskiego, lubelskie Perła Polski. I koszulka oczywiście Mistrza Polski Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
Brawo, brawo dla Franka Kaczorowskiego. Drugie miejsce, Mikołaj Szulik, jego kolega klubowy. Mikołaj Szulik jest aktualnym mistrzem Polski Orlików ze startu wspólnego. Widzimy go w koszulce mistrza Polski. Za chwileczkę otrzyma medal, srebrny medal mistrzostw zrzeszenia LZS i nagrodę finansową i puchar. I trzecie miejsce, brązowy medal, Marek Kapela, KLTC Konin. Również puchar, nagroda finansowa i medal. I tradycyjnie poprosimy kolegów, którzy zostali nagrodzeni nagrodami finansowymi, o podpisanie nagrody finansowej u pani skarbnik Rady Wojewódzkiej LZS, pani Tereski, która tutaj stoi, bo takie są przepisy. Bardzo proszę wspólnego wręczania. Do wspólnego wręczania pana Mariusza Zająca, sekretarza starostwa zamojskiego, wójta gminy, pana Ryszarda Borowskiego, wójta gminy i honorowego prezesa polskiego. Marek Kapela, KLTC Konin. Zapraszamy cię, Marku. Drugi raz widzimy go na podium. I pierwsze miejsce, Marek Kapela. Wręczamy puchar, wręczamy koszulkę, wręczamy medal i nagrodę pieniężną. I Marek Kapela w koszulce mistrza Polski Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Brawo dla Marka. I w tej chwili pan wójt wręcza medal. Marek, puchar do góry. Pan sekretarz wręcza puchar, a pan przewodniczący Komitetu Organizacyjnego kopertkę. Brawo. Srebrny medal Radosław Frączak, Tarnowia, Tarnowo Podgórne. Zapraszamy na podium z numerem 2. Srebrny medal Radosław Frączak. I znowu puchar, medal i nagroda finansowa. I trzecie miejsce, brązowy medal, Konrad Waliniak, Kartuzja Kartuzy. Bardzo prosimy Konrada o skoczenie na podium z numerem 3. I znowu medal wręcza honorowy prezes PZKO Andrzej Kita, puchar pan wójt i nagrodę pieniężną pan sekretarz Mariusz Zając, a poprzednio Lucjan Borowski. I chwila dla fotoreporterów, panowie, którzy oficjalnie ten, i zawodnicy z medalami i pucharami. I przechodzimy do kolejnego punktu naszego zakończenia. Miejsca za pierwsze miejsca w klasyfikacjach punktowych. I tak zaczniemy od najaktywniejszego zawodnika. Otrzymuje koszulkę plus puchar. Koszulka plus puchar. Zapraszamy trenera reprezentacji Ukrainy. Trenera reprezentacji Ukrainy Alosza Sołcew będzie wręczał koszulkę najaktywniejszego zawodnika, a najaktywniejszym zawodnikiem jest Mikołaj Szulik, lubelskie Perła Polski.
i widzimy w tej chwili Mikołaja Szulika, który zakłada koszulkę najaktywniejszego zawodnika. Koszulkę zieloną klasyfikacji górskiej wygrał i zdobył Paweł Więczkowski. Tu się nic nie wygrywa, wszystko zdobywa. Lubelskie Perła Polski, Paweł Więczkowski, zielona koszulka, koszulka i puchar. Lubelskie Perła Polski. Brawa dla najlepszego górala i brawa dla prezesa. Klasyfikacja punktowa, koszulka plus puchar, a klasyfikację punktową wygrał Marek Kapela, LKTC, KLTC Konin. Zapraszamy. Zapraszamy Aleksandra Bielukowa, szefa sportu akademickiego i szkolnego w Tarnopolu. Brawa dla najlepszego klasyfikacji punktowej. Marek Kapela, KLTC Konin i Sasza Bierukow. O, Saszą masz, to ja, super. Proszę Państwa, przechodzimy do klasyfikacji drużynowej. W klasyfikacji drużynowej nagradzamy miejsca, które zajęły drużyny od 1 do 6. Mamy od miejsca 6 do 5 kapitanów drużyn, natomiast za miejsce pierwsze odbiera cała drużyna, bo są koszulki. I tak, 6 miejsce, Ukraina Tor. Zapraszamy kapitana Ukrainy Tor. Wręcza puchar. 6 miejsce, Ukraina Tor. 5 miejsce, Mostostal Puławy. 4 miejsce, Chrobry Głogów. 3 miejsce, Lubelskie Perła Polski. 2 miejsce, Kartuzja Kartuzy. To zapraszamy kapitanów tych drużyn, a więc powtarzam, Ukraina Tor, Mostostal, Chrobry, Lubelskie Perła Polski, Kartuzja i zapraszamy całą drużynę Tarnowi, Tarnowo-Podgórne, która wygrała klasyfikację. Zapraszamy, myślę, że do wręczenia pucharu i koszulek również poprosimy pana Piotra Brońskiego, trenera drużyny Tarnowia, Tarnowo-Podgórne. Panie Piotrze, zapraszamy do wręczenia koszulek swoim podwładnym. W asyście oczywiście naszych gości, którymi są pani Alicja Misztal z Krubieszowa ze starostwa, pan Ryszard Borowski, wójt gminy Miączyn, pan dyrektor Łukasz Gajdecki, pan Andrzej Kita, honorowy prezes PZKOL-u i pan Mariusz Zając, sekretarz starostwa zamojskiego. Gratulujemy tym najlepszym drużynom. Ukraina Tor, regionalna Mostostal Puławy, Chrobry Głogów, Lubelskie Perła Polski, Kartuzja i zwycięzców Tarnowia, Tarnowo-Podgórne. Koszulki
dla drużyny Tarnowi wręczają wymienieni przeze mnie zawodnicy. No i trener Tarnowi, również prosimy trenera Piotra Brońskiego. Naszego wyścigu zwycięzców. Weź pucharek do góry. Brawa, brawa dla najlepszych drużyn. Musimy jeszcze chwilę zostać. I przechodzimy do chyba najbardziej oczekiwanej klasyfikacji. A przepraszam, najpierw pan przewodniczący Stowarzyszenia Polska Ukraina, Lucjan Stefanek, wręczy nagrodę dla najlepszego zawodnika Ukrainy. Kozorys Danyło, Ukraina Szosa, zapraszamy. I pan Lucjan Stefanek. Pan Lucjan Stefanek to od początku uczestnik naszego wyścigu. Najpierw jako zawodnik, później jako trener, później jako dyrektor, od którego ja się uczyłem dyrektorowania, a teraz działacz i na każdym wyścigu jest. Dziękujemy ci, Lucjan. I brawo. I teraz klasyfikacja indywidualna. Zaczynamy od 10 miejsca i poprosimy wszystkich zawodników, których wymienię, ale zaczniemy od 10 miejsca. 10 miejsce Musialik Jakub Tarnowia. 9 miejsce. Ja poproszę zawodników. Jakub Musialik, Tarnowia, Lubelskie Perła Polski, 9 miejsce, Juszczak Łukasz, Kaczorowski Franciszek, Lubelskie Perła Polski, 8 miejsce, 7 miejsce, Marcinkowski, Grobry Głogów, 6 miejsce, Rados Maksymilian, Mazowsze Serce Polski, 5 miejsce, Kot Julian, Tarnowia, 4 miejsce, Frączak Radosław, Tarnowia, 3 miejsce, Igor Sęg-Woster, 2 miejsce, Kapela Marek Konin i 1 miejsce Kasper Maciejuk. I zapraszamy wymienionych przeze mnie oficjeli oraz pana sędziego głównego, pana Cezarego Wichę, z którym się znam ten, ale akurat zapuszczono. A więc powtarzam, tym razem od pierwszego miejsca wygrał Kasper Maciejuk, drugie miejsce Marek Kapela, trzecie Igor Sęk, czwarte Radosław Frontczak, piąte Julian Kot, szóste Maksymilian Radosz, siódme miejsce Patryk Marcinkowski, ósme miejsce Franciszek Kaczorowski, dziewiąte miejsce Juszczak Łukasz i dziesiąte miejsce Musialik Jakub. A nagrody wręczają w imieniu starostwa Chrubieszowskiego pani Alicja Misztal, wójt gminy Miączyn Ryszard Borowski, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu miasta Zamość Łukasz Gajdecki, Andrzej Kita, honorowy prezes PZKOL, Mariusz Zając, sekretarz starostwa Zamojskiego, Cezary Wicha, sędzia główny, no i oczywiście przewodniczący komitetu organizacyjnego pan Józef Poteruka. Brawa dla najlepszych 10 zawodników. I widzimy Kaspra Maciejuka, pod wychowanka Adama Wojewódki i Łukasza Świderskiego z Mostu Stalu Puławy.
Do góry te puchary wszyscy. Cała dziesiątka przed nami na podium, a przed podium oficjele, którzy nam towarzyszyli podczas zamknięcia tego 67. wyścigu międzynarodowego przyjaźni polsko-ukraińskiej, który był pod patronatem Andrzeja Wnuka, prezydenta miasta Zamość oraz marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Dziękujemy bardzo. Chciałbym w imieniu swoim serdecznie podziękować wszystkim zawodnikom za udział, wszystkim oficjelom, działaczom i żegnam się z wami, dyrektor wyścigu Wacław Słomkowski. Krzysztof Paradowski, jeśli jest z nami, prosimy o zdanie telefonu Radia Wyścigu. Ja bardzo proszę do koleżanki Tereski podpisać. Koledzy, dziesiątka, bardzo proszę o złożenie podpisu dotyczącej nagrody finansowej. Bardzo proszę. Wszyscy ci, którzy dostali pieniążki. Proszę Państwa, ja już tak naprawdę na luzie, koniec, chciałbym podziękować dwóm hotelom i jubilatowi, i restauracji Jubilat, i hotelowi Renesans, i restauracji Renesans. Na pewno koledzy mieli, sportowcy i wszyscy nam towarzyszący, bardzo dobre warunki, zarówno do odpoczynku, jak i wyżywienia. Dziękuję Wam bardzo. Wacek, jeszcze raz serdeczne podziękowania. Dziękujemy bardzo i jeszcze prosimy o podpis do Pani Skarbnik. Zapraszam bardzo Radosz Maksymilian i kapela Marek. Zapraszam do podpisu.